Nauczanie domowe. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 18, wersety od 33 do 37. Tytuł: Kto ci powiedział? Piłat powiedział do Jezusa: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Dialog Piłata z Jezusem odbywa się na dwóch poziomach, przy czym Piłat nie jest świadom tego drugiego poziomu. Piłat patrzy tylko na ten świat, na ten proces sądowy i na to żydowskie kombinowanie i manipulowanie faktami. To Piłat widzi, słyszy oskarżenie, ale Jezus, który w tym świecie realizuje Boży plan i tworzy Boże Królestwo, mówi na dwóch poziomach. Oczywiście odpowiada Piłatowi, rozmawia o tym procesie, rozmawia o tym oskarżeniu, ale równocześnie wskazuje na coś więcej, na tę rzeczywistość, która przekracza ten świat. I ten sposób mówienia Jezusa, sposób mówienia na dwóch poziomach jest bardzo w tej rozmowie widoczny i charakterystyczny. Widoczny jest w wielu innych również rozmowach, kiedy podnosi Jezus tę rozmowę o poziom wyżej. Tak było z Samarytanką, tak było z Nikodemem. Pokazuje Jezus w ten sposób, że z jednej strony chce być w tym świecie, ale z drugiej strony pokazuje, że ten świat nie jest jedyną rzeczywistością. Wydaje się, że jako wierzący powinniśmy to przyjmować i tak funkcjonować, ale okazuje się, że my musimy być również przez Jezusa podciągani do tego wyższego poziomu. Jak to robi Jezus w przypadku Piłata? Zadał mu takie pytanie troszkę prowokujące. Czy ty to, co mówisz, mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie i dlatego zadajesz te pytania, dlatego mówisz, że jestem królem? I Piłat nie pozwala się na początku pociągnąć wyżej. Piłat odpowiada na tym samym poziomie. To naród twój wydał mi ciebie i dlatego cię sądzę. Widać, nie poszedł za tym Jezusowym podprowadzeniem. Jaki jest z tego wniosek? Ktoś, kto tylko mówi od siebie, pozostaje na ziemskim poziomie, na tej rzeczywistości tylko ludzkiej, bo on mówi od siebie. Tylko to, co on wie, tylko to, co on odkrył, tylko to, do czego on jest przekonany. I za każdym razem tak się dzieje, kiedy my się zamykamy, kiedy liczy się tylko to, co ja odkryłem, zobaczyłem, doświadczyłem. Jezus chce wyprowadzić Piłata z tego poziomu. I też chce nas wyprowadzać. Jeśli ja bym został tylko na tym, co moje, co własne, co prywatne, to będę w kokonie, to będę w zamknięciu, to będę w izolacji. Zawsze potrzebuję tego, żeby inni mi głosili, żeby inni byli świadectwem dla mnie. Jezus prowokuje Piłata: ktoś inny ci musiał powiedzieć coś więcej o mnie.
bo jako Rzymianin nie rozumiesz tej rzeczywistości, która tu się dzieje. Jeśli posłuchasz kogoś z zewnątrz, tak, wtedy twój horyzont się poszerzy, twoje możliwości się zwiększą, ale dlatego, że posłuchałeś kogoś. I to jest drugi wniosek. Ja potrzebuję głoszenia innych. Ja potrzebuję świadectwa innych o Jezusie. Nie dlatego, że to świadectwo jest lepsze albo że ktoś więcej przeczytał ode mnie. To jest zasada. Musimy sobie nawzajem głosić. Nawet jeśli wydaje się, że ta osoba niewiele by mi mogła powiedzieć o Jezusie. A jednak może. A jednak przez tę osobę też Jezus przemawia. I dlatego należy głosić sobie nawzajem, świadczyć sobie nawzajem i słuchać siebie nawzajem. Ponieważ Piłat miał wiadomości nie do końca precyzyjne, Jezus przejmuje inicjatywę i sam przekonuje Piłata, sam mu tłumaczy o królestwie, o tej rzeczywistości, która nie jest z tego świata. I to jest ten trzeci wniosek, który nas wprowadza właśnie na ten poziom wyższy. Każdy musi to odkryć. Każdy musi odkryć to, co Bóg mówi do niego, do czego Bóg go wzywa, do czego Bóg go podprowadza. I wtedy, kiedy pozwalamy się prowadzić, wtedy rzeczywiście następuje to podejście, to przeskoczenie, to wejście na drugi poziom, na tę rzeczywistość, która poszerza mój sposób patrzenia na świat. I wracamy do tego, od czego zaczęliśmy to rozważanie. Wydaje się, że jako wierzący powinniśmy to rozumieć, że żyjemy na dwóch poziomach, w dwóch rzeczywistościach, że światy się przenikają, a jednak często jakbyśmy o tym zapominali, jakbyśmy tylko żyli tu, na tym świecie. Po czym to można poznać? Po dysproporcjach. Po dysproporcjach tego, ile czasu, ile zaangażowania jest w ten świat, w to, co ziemskie, w to, co jest rozrywką, w to, co jest przyjemnością, w to, co jest tylko moim ludzkim upodobaniem, w porównaniu do tego, co jest Boże, co jest duchowe, co jest święte. W momencie, kiedy te proporcje zostaną bardziej wyrównane, kiedy rzeczywiście tej duchowej rzeczywistości będzie widać więcej, wówczas ona będzie bardziej nas przenikać. Nie chodzi o to, że teraz ktoś ma 8 godzin spędzić w kościele. Nie w tym sprawa. Chodzi tylko o to, żeby w swoim życiu proporcje bardziej wyrównać w takim znaczeniu podniesienia tej ilości rzeczywistości duchowej. Czytania Słowa Bożego, głoszenia innym, świadectwa, rozmów poważnych, dobrych, rozwijających, duchowych. To są momenty rozmyślania, zastanowienia się, refleksji. Wówczas rzeczywiście te proporcje się zmieniają. Zmieniają na korzyść rzeczywistości duchowej, której robimy miejsce, dajemy przestrzeń i wtedy zyskujemy. Wtedy zyskujemy, ponieważ ta duchowa rzeczywistość przenika coraz bardziej tę ziemską, materialną, zwyczajną. I wtedy też coraz bardziej my stajemy się tymi, którzy potrafią rozmawiać na obu poziomach i potrafią z Jezusem dać się pociągnąć tam, gdzie On chce nas poprowadzić. Niech w tym Ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.